Dzień dobry Państwu, Zbigniew Paciorek, Stowarzyszenie Marki Pustelnik Struga. Jesteśmy na najstarszej, największej mareckiej nekropolii pod wezwaniem świętego Izydora Oracza. Jest z nami rodzina świętej pamięci Mariana Wiśniewskiego, którego chcieliśmy naszą obecnością uczcić. Był jednym z uczestników bitwy o Monte Cassino. Jest z nami Bożenka Wiśniewska, synowa, oraz syn Mariana, pan Sylwester Wiśniewski, a także członkowie, działacze stowarzyszenia Artur Rytel Andrianik, Robert Mielczarek, Tomasz Paciorek oraz najmłodsza latorość naszego stowarzyszenia Kasia Katarzyna Paciorek. Drodzy Państwo, miesiąc maj jest miesiącem takich ważnych rocznic dla narodu polskiego. Maj to zakończenie działań na frontach II wojny światowej, ale jednocześnie maj jest tą datą, w której czcimy pamięć bohaterów, którzy walczyli i zdobyli klasztor benedyktynów na Monte Cassino. Jednym z uczestników tych walk był spoczywający tutaj na tym naszym cmentarzu pan Marian Wiśniewski. Marian Wiśniewski urodził się w Markach, był rotowitym markowianinem. W chwili wybuchu wojny miał 20 lat. Został złapany przez wojska NKWD w okolicach Łap, ponieważ tam część mieszkańców Marek, po prostu ratując rodziny, trudniła się takim handlem, kupując artykuły rolne, sprzedając je potem tutaj. A ponieważ po 17 września te tereny stały się jak gdyby przeszły pod administrację sowiecką, NKWD-ści uznali, że Marian Wiśniewski jest najprawdopodobniej szpiegiem, natychmiast go aresztowali, osadzili najpierw w Białymstoku, a potem po wyroku sądowym wylądował gdzieś tam w okolicach Archangielska w jednym z sowieckich łagrów obozów pracy. Jak wyglądało tam życie, to wystarczy przeczytać kilka stron z powieści Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi. Marian Wiśniewski pracował po kilkanaście godzin, zresztą nie tylko on, ale również kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy żołnierzy polskich, którzy po 17 września znaleźli się na terenach Polski okupowanych przez Związek Radziecki. Ich los był bardzo, bardzo ciężki, bo jak już wspomniałem, większość z nich znalazła się właśnie w tych łagrach, w tych obozach pracy, gdzie pracowali w bardzo skrajnych warunkach po kilkanaście godzin dziennie. Nasz bohater Marian Wiśniewski pracował przy wyrębie tajgi. Musieli wyrobić określoną ilość drewna, ściąć go, okorować, żeby zapracować na jakieś tam utrzymanie. Był bliski śmierci, ale dzięki temu, że wylądował w szpitalu, udało mu się przeżyć. Również zaważył taki czynnik polityczny, ponieważ na mocy porozumienia Sikorski-Majskich z 30 lipca 1941 roku, podpisanego pomiędzy właśnie premierem Sikorskim a ówczesnym ambasadorem w Anglii Majskim, porozumienie, dzięki któremu zaczęto tworzyć Wojsko Polskie w ZSRR. I ta sprawa przyczyniła się do tego, że właśnie tych przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich
zaczęło się formować w Buzułuku, w Tatiszczewie, w Kujbyszewie oraz również w wielu innych miejscowościach rozsianych po rozległym terenie Imperium Sowieckiego. I właśnie również Marian Wiśniewski po przeszkoleniu, a trzeba jeszcze tutaj dodać, że warunki, jakie tam panowały, były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne. Władysław Ander w swojej pracy bez ostatniego rozdziału pisze tak, że był świadkiem defilady tych żołnierzy, którzy trafili do tych jednostek wojskowych, gdzie formowali się. I może nie zacytuję dokładnie, ale chciałbym oddać sens jego wypowiedzi. To była defilada z okazji 11 listopada, czyli rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Janders wyszedł na to podwyższenie i widział setki maszerujących żołnierzy. I pisze tak: Boże drogi, nie daj mi, aby drugi raz ujrzeć taką defiladę żołnierzy bez butów, w wołnucach poskręcanych słomą, jakimiś takimi łykami brzozowymi, w strzępach mundurów polskich, ale z lśniącym orzełkiem, ale pierś wypięta, dumnie kroczyli naprzód. Nie daj Boże, żebym jeszcze raz kiedyś odbierał defiladę bez butów. Były również takie sytuacje bardzo trudne, ponieważ do tych obozów, gdzie formowało się Wojsko Polskie, docierało mnóstwo dzieci rosyjskich. Wiadomo, że panowała tam wszechobecna bieda, głód, ubóstwo. I te dzieci rosyjskie starały się tutaj przy tych naszych wojskach jakoś wyżywić. No Janders znowu wspomina w tej swojej książce, że był problem, ponieważ do tych jednostek wojskowych przychodziły również z pobliskich łagrów, obozów pracy, również dzieci polskie. I musieli wymyśleć jakieś kryterium, na podstawie którego można było odróżnić te dzieci rosyjskie, które już opanowały jakieś początki mowy polskiej, od tych dzieci rosyjskich. I postanowiono, że takie dziecko będzie musiało przeżegnać się, odmówić pacierz, ojcze nasz, zdrowaś Mario. Janders pisze: nie daj Panie Boże, żeby znowu w moim życiu doszło do takiego właśnie wyboru. Ale tak było. Udało się te dzieci uratować, jak wiecie Państwo, przeszło 100 tysięcy żołnierzy polskich, również z cywilami, opuściło nieludzką ziemię, formowało się, uzbrajało, uczyło rzemiosła wojennego w Persji, w Iranie, w Indiach również, w Palestynie. I na początku 1944 roku żołnierze polscy II Korpusu wylądowali na Półwyspie Apenińskim. I właśnie trzeba podkreślić tutaj, jesteśmy przy grobie świętej pamięci Mariana Wiśniewskiego, że on wziął udział w całej kampanii II Korpusu. Rzym, Padwa, Bolonia, właśnie Ancona, Loreto, w Bolonii, ostatni bój II Korpusu to Bolonia. Natomiast bardzo ważne z punktu widzenia takiego militarnego i strategicznego było zdobycie wzgórza i klasztoru benedyktynów na Monte Cassino. Dlaczego? Dlatego, że otwierała się droga wtedy na Rzym i właśnie tutaj znaczenie militarne tego faktu było nie do przecenienia. Marian Wiśniewski po rozformowaniu II Korpusu w Wielkiej Brytanii wrócił do Polski. Jeszcze trzeba podkreślić, że ze względu na swój takt, ogromną dyskrecję i zaufanie został mianowany jednym z takich osobistych kelnerów, barmanów właśnie generała Władysława Andersa, dowódcy II Korpusu Polskiego. Proszę Państwa, większa taka notka biograficzna znajduje się w drugim tomie rocznika mareckiego, właśnie poświęcona osobie świętej pamięci Mariana Wiśniewskiego. Jestem synem Wiśniewskiego Mariana, który był w II Korpusie. Bardzo blisko był zżyty z generałem Andersem, generałem Kopańskim, Sosinkowskim, którym zawsze na co dzień był blisko przez lata ładne przy tych generałach. No i dużo jest opowieści. Chcę wspomnieć o tym Wojtku Niedźwiedziu. To mało troszkę jest dopowiedziane.
bo ten niedźwiedź został kupiony od chłopców, którzy weszli do Iranu z obozu i poszli na targ i sprzedawała kobieta z małą dziewczynką małego niedźwiedzia i tego niedźwiedzia kupili i wzięli go właśnie na kompanię i go tak wytresowali jak człowieka, że nawet na Monte Cassino czterech żołnierzy musiało brać do armat kule, to niedźwiedź sam brał i podawał do armat naboje, jak zdobywali Monte Cassino. Także rozumiał wszystko nasz ten Wojtek. No i chcę powiedzieć, jako 76. rocznicę, którzy polegli tam, no już teraz na naszym cmentarzu, którzy jest czterech. Mój ojciec, jako RKM-ista, który walczył na Monte Cassino, Wiśniewski Marian, drugi Borkowski Franciszek, trzeci Czesław Czyścieski Kazimierz i czwarty Andrusiewicz Stefan. Andrusiewicz Stefan jako kierowca był na Monte Cassino, który w latach 50. 60. był jako kierowca w Markowskiej Straży. No i tyle chcę powiedzieć. Mało słów na te opowiadania, bo to by się zeszło. Kiedy mnie ojciec opowiadał, to nigdy się nie powtarzał, tylko zawsze mnie coś nowego mówił. O obozie i o w ogóle. Tam był zesłany, co jeszcze stopa ludzka nie była. Archangelska obłaś. Niedźwiedź biały. Jeden do drugiego przymarzał. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do grobu, gdzie leży następny uczestnik bitwy o Monte Cassino. Stefan Andrusiewicz. Poza tym, tak jak Pan Sylwester wspominał, jeszcze dwóch z tej armii Andersa na tym cmentarzu spoczywa. Stowarzyszenie Marki Pustelnik Struga było organizatorem dwóch międzynarodowych rajdów motocyklowych z Warszawy na Monte Cassino. Były to rajdy właśnie, aby uczcić rocznicę zwycięską na Monte Cassino, gdzie finał był 18 maja zawsze. Uczestnicy jadąc na Monte Cassino, mówię, oczywiście to był główny cel, też odwiedzali groby, odwiedzali miejsca związane z Polską, z Polakami. Groby między innymi w Bolonii, w Loretto, też również zajeżdżali do niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Austrii, Niemiec. Uczestnicy przez tą ciężka podróż, ponad 60 osób w sumie uczestniczyło w tych rajdach. Ostatni rajd w 2017 roku zakończył się we Lwowie. Uczestnicy, motocykliści przekazali dary żywnościowe Polakom żyjącym we Lwowie. Dary zostały zebrane na terenie gminy Dąbrówka i Marki. Dary przekazano bezpośrednio do mieszkań, do domów Polaków żyjących. Też chcemy podziękować z tego miejsca wszystkim, którzy się zaangażowali w zbiórkę darów. Wyjazdy, rajdy, które się odbyły, są bardzo szeroko opisane w drugim roczniku mareckim. W drugim roczniku mareckim są tutaj fotografie, prawda, z tego wydarzenia. Tu jest 16 rok, 17 rok. Tu można sobie zobaczyć. Właśnie zdjęcia i opis tego patriotycznego wydarzenia. Tak jak powiedziałem, uczestnicy rajdu odwiedzali groby. Groby też miejsca związane z Polską, z polskim żołnierzem, z działaniami właśnie, które były w Europie. Tutaj jeśli chodzi nawet o Kallenberg, prawda, też byliśmy.
Sybiry polską krew. O tych makach przemożonieś i giną, lecz od śmierci silniejszych dnie. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polskiej wzrosnął klin. Dziękuję bardzo Stowarzyszeniu za dzisiejszy dzień, za taką ładną uroczystość, który mój ojciec zawsze z płaczem czekał takich lat, żebyśmy doczekali takiego rządu, jak obecnie dziś mamy. Oto właśnie drugi korpus takiego rządu walczył o taki rząd i życzyli sobie. Dziękuję bardzo Stowarzyszeniu. Jeszcze raz dziękuję.